Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Po raz ósmy odbył się wałbrzyski przegląd piosenki chrześcijańskiej Pozytywne Granie. W tym roku obchodzimy 8. edycję tego festiwalu. Festiwal zainicjowany jest i organizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Jana Pawła II, które tworzyło się tuż po odejściu błogosławionego Jana Pawła II z tego świata do domu ojca. Jak co roku rywalizowały ze sobą zespoły, schole i inne grupy muzyczne, w których repertuarze są piosenki chrześcijańskie. To jest grupa, która jest od 2010, ale z małym zmienionym składem, bo wiadomo jak to w szkole, jedni uczniowie odchodzą, są absolwenci. W tej chwili śpiewamy właśnie w grupie świeżej, młodej plus grający absolwenci. Jest pięknie, bardzo fajne dzieci i ta młodzież nam bardzo fajnie gra, także jesteśmy strasznie zadowoleni. To już 8. edycja. Jest tutaj bardzo wiele zespołów z różnych parafii, nawet szkół. Głównie z szkoły Elżbietanek w Wałbrzychu. Wszyscy pokazujemy, co zrobiliśmy przez ostatni rok, jak bardzo szlifowaliśmy swój głos, swoje talenty, co potrafimy, jakich nowych piosenek się nauczyliśmy. Bardzo dużo osób tutaj przyszło i mamy nadzieję, że będzie coraz więcej tego wszystkiego i coraz więcej zespołów, coraz więcej ludzi w zespołach. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem Wiara, Modlitwa, Radość. Pozytywna Gra daje nam to, że możemy tutaj być, zaśpiewać, sprawdzić się na scenie, zobaczyć jak to jest i no po prostu daje nam takie doświadczenie, inspirację, bo jeżeli tutaj możemy zaśpiewać, a poza tym tematem jest Jan Paweł II, co jest bardzo ładne, bo nasza szkoła właśnie jest szkołą katolicką i to jest bardzo, bardzo fajne. Wśród występujących grup muzycznych znalazły się m.in. zespoły z Wałbrzycha, Żerowa, Czarnego Boru czy Jedliny Zdroju. Głównie były to grupy działające przy parafiach, ale były również i takie, które spotykają się w szkołach i ośrodkach kultury. Chcielibyśmy dzielić się radością ze wszystkimi i dlatego też dzisiaj jesteśmy tutaj z Wami. Możemy wystąpić przed dużą publicznością z całego Wałbrzycha, możemy przećwiczyć wszystko, przeszkolić, no i przede wszystkim dowiedzieć się, co potrafimy, a co musimy jeszcze przećwiczyć. Śpiewamy co roku, przygotowujemy się przez cały rok, śpiewamy w kościele przy świętych aniołów stróżu w Śródmieściu. Przygotowuje nas pan Piotr, pani Ela, Piotr Piotrowski oczywiście. No, dużo nam daje, bo mamy taką świadomość, takie, nie wiem. No cieszymy też się z tego, że możemy wystąpić nie tylko w kościele, ale też na takim scenie. Tradycyjnie już jury nie miało łatwego zadania z wyłonieniem tych najlepszych wykonawców. Jeżeli chodzi o ocenę, to oceniamy dykcję, emisję, interpretację tekstu, oceniamy również aranże, wykonanie wokalne, no i generalnie też wygląd estetyczny uczestników tutaj występujących na tym przeglądzie.
To jest, jak tutaj było na początku zaznaczone, jest to przegląd. Nie jest to konkurs, w którym wybieramy pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Śpiewają wszyscy i na tym polega, ma to być zabawa. W przerwie pomiędzy obradami jury odbył się koncert chóru księży, którzy zelektryzowali zebraną młodzież. Poziom występów był różny, jednak w większości przeważały profesjonalne wykonania tych znanych i mniej znanych utworów religijnych. Yeah.
Konkurs świadczy o dużym zaangażowaniu dzieci z regionu wałbrzyskiego oraz młodzieży w działalność przykościelnych i szkolnych zespołów muzyki chrześcijańskiej. Listy pisane przez księżną Daisy oraz członków ówczesnej arystokracji trafiły do Zamku Książ. Zbiór około 50 dokumentów zakupiła Wałbrzyska Fundacja imienia księżnej Daisy von Pless za 5000 euro. Listy rzucają nowe światło na postać słynnej wałbrzyskiej arystokratki. Prezentowane będą turystom i mieszkańcom miasta od grudnia w Zamku Książ. Pierwszą część kolekcji stanowią listy pisane własnoręcznie przez księżną Daisy do przyjaciół oraz osób z jej otoczenia. Prywatna korespondencja pochodząca z przełomu XIX i XX wieku przybliża postać i charakter ówczesnej właścicielki Zamku Książ. Możemy dowiedzieć się m.in. kiedy przebywała w swoich włościach oraz jak zachowywała się podczas wycieczki po Morzu Śródziemnym. Po pierwsze, pojawiają się tam osoby z najbliższego otoczenia, z kręgu towarzyskiego księżnej Daisy. Po drugie, jawi nam się troszeczkę inaczej Daisy właśnie na podstawie owego dokumentu. To nie tylko filantropka, to nie tylko kobieta, która zajmuje się polityką, ale taka zwyczajna kobieta z krwi i kości, która swoim znajomym robi chociażby przykusy różnego rodzaju. Są to także pocztówki od koronowanych głów, ale także listy. Mamy tutaj list króla Hiszpanii Alfonsa XIII, który przeprasza, że nie może przyjechać do książa w proponowanym terminie. Mamy pocztówkę wysłaną z Sandringham, z rezydencji rodziny królewskiej angielskiej. W zbiorach znajdują się również dokumenty należące kiedyś do rodziny Hochbergów. Te eksponaty pochodzą z XVII wieku i zawierają m.in. treny żałobne po śmierci członków rodu oraz listy związane z uroczystościami zaślubin. Całość, czyli około 50 dokumentów, należała do prywatnej kolekcji i udało się ją zakupić za 5000 euro, które przeznaczyła na to Fundacja imienia księżnej Daisy von Pless. Zgłosił się do nas kolekcjoner z Warszawy, którego dziadek był w Zamku Książ w 1947 roku. To był pisarz Władysław Jan Grabski, autor słynnej Świdnickiej Rapsodii, książki o historii księstwa świdnicko-jaworskiego. Tutaj pracował na tym terenie. Twierdzi, że dokumenty były porozrzucane na terenie zamku, że po prostu walały się i on je zebrał. Przeleżały 50 lat w prywatnym archiwum rodziny Grabskich. A sprzedać się je zdecydował wnuk Władysława Grabskiego, pan Grzegorz Grabski. Zamek Książ został doszczętnie ograbiony podczas II wojny światowej. Większość zbiorów została wywieziona do Moskwy, Wrocławia i Pszczyny. Pozyskane dokumenty mają zatem tym większą wartość dla Wałbrzycha. Zbiory będą prezentowane nieodpłatnie od grudnia na trzecim piętrze Zamku Książ. Znajdą się także w okolicznościowych wydawnictwach przewidzianych na przyszły rok. Prawie 30 maluchów zasiliło szeregi przedszkola miejskiego w Szczawnie-Zdroju. Dzieci zaprezentowały się po raz pierwszy przed większą publicznością, co było dla nich wielkim przeżyciem. W placówce wykonały program artystyczny dla swoich rodziców oraz zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka. Nie wszystkim maluchom łatwo oderwać się od maminej spódnicy i postawić swoje pierwsze kroki w nowym i nieznanym środowisku. Przedszkole jest jednak miejscem, gdzie poznają swoich rówieśników, kształcą się, bawią i uczą samodzielności. Tęskno było tu za domem i uśmiech mamy. Teraz patrzcie, jak urosła cała, chociaż gdy była niedawno taka o nim mała. Nikt przedszkolu się nie nudzi, on nie wie. Jej wasi nie ma ludzi, bo tu tam fajnie jest. Pierwszoroczniaki zdążyły już zapoznać się z kolegami i koleżankami z grupy. Przyzwyczaiły się również do drugiego domu oraz nowych cioć, jakim stały się panie przedszkolanki. By udowodnić jednak, że chcą stać się członkami placówki oraz rozpocząć swoją drogę edukacyjną, musiały wypowiedzieć słowa przysięgi. Nie grymasić i nie szlochać. Przyrzekamy. Zawsze swoje panie kochać. Przyrzekamy. Grzecznie bawić się i fikać. Przyrzekamy. W mig zajadać stale żyka. Przyrzekamy. Nauczymy się dziękować. Przyrzekamy. I porządnie się zachować. Przyrzekamy.
zawsze być z uchami przyrzekamy i dobrymi kolegami przyrzekamy. Dziękuję. Przyrzeczenie zostało przyjęte, ale zanim jeszcze będzie pasowanie, tak na, że zaczarujemy dzieci na przedszkolaków, to chcielibyśmy pokazać rodzicom, co my tutaj jeszcze w przedszkolu się uczymy i mamy panią od języka francuskiego i pani poprowadzi króciutkie, pokażecie, co się już nauczyliście z francuskiego. Bonjour les enfants. Bonjour madame. A teraz cię przywitamy ładnie z rodzicami. Bonjour. Po krótkiej prezentacji umiejętności posługiwania się językiem francuskim, maluchy zostały uroczyście przyjęte do nowego grona. Dyrektor placówki pasowała dzieci na przedszkolaki oraz rozdano im pluszowe tornistry i teczki na prace plastyczne. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.